Dzień dobry Państwu. Zapraszam w Galerii Dźwięków na rozmowę z Andrzejem Krzywym. Dzień dobry, Andrzeju. Ja, dzień dobry Pani Magdo. Nie, no jesteśmy już na ty, to możesz mi mówić Magdo. Cześć Magdusia. Cześć. Witam Cię serdecznie. Słuchaj, bawiłeś się kiedyś w takie skojarzenia, jak byłeś dzieckiem? Ktoś rzucał jakieś słowa, a Ty odpowiadałeś, z czym ci się to słowo kojarzy? No, szczerze mówiąc, niewiele pamiętam z dzieciństwa, chociaż wbrew pozorom te stare czasy lepiej pamiętam chyba niż to, co robiłem tydzień temu. Natomiast to jest trochę niebezpieczne. Bardzo możliwe. Wiesz, to na szczęście drogę do domu jeszcze pamiętam, więc to najważniejsze. Ale zaproponuję Ci taką zabawę. Ja będę podawała słowo, a Ty będziesz mówił Nie wypadnę jakoś tutaj. Myślę, że fatalnie. Nie. No to dobra. Mandolina. Na początku wydawało mi się, że to było przekleństwo i kiedy byłem młodym chłopcem, miałem 7 lat, tata zaprowadził mnie na casting do orkiestry szkolnej. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to będzie mandolina i tak próbowali dopasować mi jakiś instrument. No niestety okazało się, że gabarety się u mnie nie za wiele zmieniły od tamtej pory, więc ta mandolina była jedynym instrumentem, który jakby pasował do mnie. Gitara była za duża, no nie mówię o kontrabasie czy innych instrumentach, więc mandolina. I przyznam szczerze, jeszcze tam ten pierwszy rok w miarę mi się to podobało, trochę ćwiczyłem, chodziłem na te lekcje, chodziłem też na próby całej orkiestry, ale w trakcie drugiego roku okazało się, że niestety trzeba temu poświęcać mnóstwo czasu, żeby cokolwiek jakby więcej osiągnąć, trzeba się temu poświęcić. A nie miałeś ochoty? No nie miałem ochoty, no bo miałem kumpli na podwórku, z którymi bawiliśmy się całymi dniami, chodziliśmy na basen, czy do kina, czy graliśmy podchody, czy w kapsle i w inne różne rzeczy. A za każdym razem, kiedy przychodzili z piłką, a że choć idziemy pokopać. A ty nie, muszę ćwiczyć mandolinę. Nie, muszę ćwiczyć. No, nie chciałem się, ale musiałem. Potem jeszcze stało się to wręcz traumą, bo pamiętam, tata wracał z pracy. Andrzej, pokaże niczek. Pokazywałem niczek. Dwuja, mandolina. Więc to się u mnie zrobiła po prostu trochę. Przekleństwo. I marzyłem o tym, żeby się u tego uwolnić. I nie wiem, no. Los pomógł, bo zmarł profesor, który mnie jakby uczył. Wtedy rodzice stwierdzili, dobra, dajmy mu spokój z tą mandoliną, nie nadaje się, nie chce mu się, nie ma sensu. I pamiętam, jak skończyłem, postanowiłem sobie, że nigdy w życiu nie chcę mieć nic wspólnego z muzyką, ponieważ jest to bardzo wymagające. Trzeba bardzo dużo ćwiczyć, żeby cokolwiek osiągnąć, naprawdę trzeba się temu poświęcić. A wtedy wydawało mi się, że absolutnie nie mam na to ani chęci, ani czasu. Gitara. No i właśnie, w 7 klasie szkoły podstawowej okazało się, że cholera jasna, no, dziewczyny, które bardzo mi się podobały, ja nie do końca im się chyba podobałem. Mówię, zawsze nie byłem Gulliverem, nie miałem 2 metrów, więc nadrabiałem różnymi innymi sposobami. Zawsze miałem szopę włosów. Ubierałem się dziwacznie, jak na tamte czasy, bardzo kolorowo. Niemniej to jakby nie przekonywało dziewczyn. I zauważyłem jedną rzecz, że mój kolega z ławki, Czarek Więckowski, nauczył się paru akordów, wychodził wieczorami na ławkę przed swój blok. Tak? I mnóstwo dziewczyn koło niego. Ja strasznie mu tego zazdrościłem. Mówię, wiesz co, ja kiedyś grałem na mandolinie, ja myślę, że to pewnie jest podobne. To pokaż mi może po prostu, jak się nauczyć grać. I on jakby wprowadził mnie w ten cały świat, pokazał mi te pierwsze akordy. Nie miałem swojej gitary, mieszkałem w bloku 10-piętrowym. 3 koleżanki miały w domu gitary. Nie używały ich. Udzielałeś im lekcji? Nie. One miały tylko gitarę. Generalnie nie grały, po prostu rodzice kupili kiedyś gitarę, licząc na to, że one może się nauczą, ale one niechętnie i nie bardzo, niemniej gitary musiały być w domu. Więc miałem cały tygodniowy plan, pożyczałem gitarę na 2-3 dni od jednej koleżanki, oddawałem, żeby nie było, że nie oddałem. Oddawałem i biegłem na kolejne piętro, pożyczyć od następnej i w ten sposób przez cały czas miałem w domu gitarę, na której ćwiczyłem. I zainteresowanie koleżanek, przynajmniej tych jeszcze 3. Na początku nie, na początku była katorga w domu, po prostu wszyscy wariowali, kiedy ja brałem tą gitarę i no
trzeba było przejść ten pierwszy etap. Cieknąca krew z palców, ale wiedziałem, że muszę wykorzystywać ten czas, bo za chwilę trzeba oddać gitarę, więc wykorzystywałem to na maksa, ile się tylko dało. Aż w końcu, po jakimś tam czasie, załapało. Co więcej, okazało się, że chyba potrafię śpiewać, więc do tego podgrywania jeszcze nauczyłem się łączyć jakby te dwie rzeczy. No i tak się zaczęło. Wyszedłem w końcu ja na tą ławkę z tą gitarą. No i stało się podobnie jak u Czarka, czyli mnóstwo dziewczyn, które gdzieś tam były, słuchały jak śpiewa, śpiewaliśmy razem. Co więcej, nagle zostałem zapraszany na wszelkiego rodzaju uroczystości, urodziny, imieniny, żeby troszkę uprzyjemnić te fajne chwile. I tak się tak naprawdę zaczęło. To był przedsmak tego, co nastąpiło później tak naprawdę. Tak naprawdę okazało się, że w pewnym momencie już to, co potrafiłem, nie miałem od kogo nauczyć się czegoś więcej. Więc żeby zdobyć tą wiedzę, zacząłem jeździć na Starówkę. Na Starówkę warszawską, ponieważ tam grały kantrowe, folkowe zespoły. I stałem, pamiętam, z zeszycikiem i przyglądałem się akordom, które oni... i rysowałem te akordy. Nie nadążałem, w związku z tym musiałem czekać, aż skończą i będzie kolejny set i wtedy może uda mi się narysować te akordy, które oni grają, bo no, to nie były nawet takie zwykłe, proste akordy, tylko bardziej skomplikowane. Finezyjne. Powiedziałbym zagraniczne. O. Wtedy tak się mówiło. Andrzej, kolejne hasło, dub, i nie mam na myśli piwa. No właśnie, po okresie, kiedy chodziłem, podglądałem te zespoły na Starówce, w pewnym momencie jeden z muzyków się zorientował, że stoi jakiś po prostu negus, kudłaty i cały czas coś tam rysuje, coś pisze, zawoła mnie, mówi, co ty robisz? Ja mówię, no uczę się grać na gitarze, no ale niestety znam tylko najprostsze akordy i chciałbym się nauczyć innych, a nie ma gdzie, no nie było internetu, nie było przecież nic, nie było książek, nie było podręczników, tego wszystkiego nie było wtedy, więc tak naprawdę tylko wiedza przekazywana z gęby do gęby po prostu mogła zafunkcjonować. On mówi, dobrze, to ja ci będę pokazywał te akordy, nauczę cię ich, pod warunkiem, że będziesz nam nosił graty. Ja po prostu po każdym secie... I to był zespół dub właśnie? Nie, to był kantrowy zespół na ulicy ze świętej pamięci jeszcze Żabą, czyli Krzyśkiem Wrońskim, niestety już nie żyje, który założył potem zespół Country Road i świetnie grali, bardzo lubiłem ich muzykę, ale to oni jakby któregoś dnia pchnęli mnie na ulicę, mówią, dobra młody, ty już dajesz radę, weź se, zmontuj zespół i będziesz grał. No, my nie gramy cały czas, więc jak mamy przerwy, to będziecie mogli wygrać, tak? I oni mnie namaścili na to, żeby jednak zrobić ten pierwszy krok i wyjść na ulicę, co było no, dosyć odważnym jakby momentem, trudnym, bo trzeba było przełamać tremę, trzeba było wyjść i tak naprawdę przed ogromną publicznością zaistnieć, nie wstydzić się, śpiewać i jeśli było się dobrym, no to wrzucali pieniądze. Tak, to był jakby ten sukces. Tak się stało, znalazłem dwie osoby i zaczęliśmy grać. To ten epizod trwał dosłownie, nie wiem, może 2 miesiące, potem się jakoś to rozpadło, ale to jakby dało mi pierwszy sygnał do tego, że ja mogę też sam jakby działać. I zacząłem jeździć z tą gitarą. Byłem Zakopanem, gdzieś tam byłem w Krakowie, grałem na ulicy, poznałem. Aż w końcu trafiłem na Famę i tam grałem też na deptaku, na akustyku, śpiewając wtedy już zafascynowany muzyką reggae, przechodził zespół dub, który mnie zobaczył. Zobaczyli jak śpiewam i jak gram i strasznie im się to spodobało. Tak się poznaliśmy, spędziliśmy całą tą Famę, spędziłem już z nimi. Przepraszam, bo ja tak strasznie, ja nie umiem krótko odpowiadać na pytania. Będę ci wchodziła w słowo. Więc już docieram do brzegu, tak. Tak się poznaliśmy, ale skończyły się wakacje. Piąta klasa technikum, czyli dyplom i matura. No, najważniejszy rok jakby do tego czasu w moim życiu.
W styczniu zadzwonił telefon, szukają gitarzysty. Robią casting, czy chciałbym wpaść, bo bardzo im się podobało to, jak gram, więc ja przyszedłem na ten casting. No okazało się, że i w chórkach daje radę, okazało się, że repertuar, który oni robili 2 lata, ja ogarnąłem w 30 minut, więc no, byli w szoku, krótko mówiąc, powiedzieli im, okej, będziesz z nami. A potem przyszła piosenka w moim ogrodzie, numer 1 na liście przebojów. To już troszkę później, potem. Ten pierwszy okres. Byłeś głodny takiego sukcesu, oczekiwałeś, że każdy muzyk, w pewnym momencie. Każdy muzyk jest głodny tego, że myśmy grali mnóstwo koncertów wtedy, oczywiście dla studentów przede wszystkim. Chociaż wtedy reggae i w ogóle ta scena alternatywna, czyli reggae, punk, jakieś takie mocniejsze granie, bardzo miało duży odbiór. No nie było wtedy za dużo miejsc, gdzie można było koncertować, mówię, na tym etapie, więc najczęściej, mówię, to były studenckie jakieś imprezy. I w końcu udało nam się zgromadzić cały materiał i weszliśmy do studia, czyli ktoś zaproponował nam, żeby nagrać płytę. Tak się stało. I na tej płycie właśnie piosenka. Przypominam jeszcze o jednej rzeczy, że wtedy, w tym okresie, ja byłem gitarzystą, wtedy już solowym, gitarzystą w zespole DAB i chórzystą. Wtedy ja jeszcze nie śpiewałem w DAB-ie. Nagraliśmy piosenkę w moim ogrodzie, no, która okazała się sukcesem i tak naprawdę to był pierwszy tak naprawdę duży sukces w moim życiu. I w momencie, kiedy ta piosenka weszła i stała się przebojem, była numerem 1 na liście przebojów. Potem Wojtek Pijanowski, który usłyszał ten utwór, chociaż nie, to nie ten, on do fryzjera na plaży, z jakichś zdjęć stworzył teledysk swoich prywatnych. Tak trafiliśmy na jarmark, tak zaczęliśmy też grać na dużych scenach. I ruszyło. Więc tak naprawdę ruszyło. Ale w międzyczasie odszedł Piotr Strojnowski, który był wokalistą i śpiewał właśnie ten utwór. Szukaliśmy dosyć długo wokalisty. Nie mogliśmy znaleźć. Za 2 tygodnie był kolejny koncert. Chłopaki mówią, jesteś jedyny, który zna te teksty, jesteś jedyny, który potrafi śpiewać, będziesz śpiewał. To tak samo jak z Kolincem było, mam wrażenie. Też nie... szukali, okazuje się, że mają gościa pod ręką. Ja absolutnie nie chciałem, ja nigdy nie pchałem się na front. Pasowało mi to miejsce z tyłu, to, że byłem gitarzystą, to, że śpiewałem w chórkach, to mi strasznie pasowało. Andrzej, musimy dalej. Dobra. Kropka. Teraz będzie kilka haseł. Trasy przelotów ptaków na świecie. No to nieszczęsny mój dyplom. Praca dyplomowa. Technikum energetyczne, tak, i taka jest, praca dyplomowa? Jestem energetykiem, tak. I ponieważ profesorka, która prowadziła tę pracę, była również szefem Ligi Ochrony Przyrody w naszej szkole. Chciałeś się podlizać? Nie chciałem, absolutnie. To ona zaproponowała, że potrzebują tablicę właśnie świetlną trasy przelotów ptaków na świecie. No i więc zaproponowała. To była jakby tablica elektroniczna, czyli to, w czym jakby się, to czego się uczyłem. A przy okazji ona załatwiała swoją sprawę, czyli robiła tam dla właśnie Ligi Ochrony Przyrody tę tablicę. Więc temat, no, wszystkim, o którym o tym mówię, no, jakiś to kompletnie z kosmosu. 2 razy przeczytałam, czy to aby na pewno tak, prawdę. Tak, trasy przelotów ptaków na świecie. Powiem szczerze, niewiele brakowało do tego, że nie zdałbym tego dyplomu, ponieważ 2 miesiące przed obroną pracy zacząłem grać z DAB-em. I tak naprawdę wyjechałem w trasę i prawie w ogóle mnie nie było. Profesor zorientowała się, że chyba nie biorę za bardzo udziału przy tej pracy, chociaż brałem. W momentach, kiedy byłem w domu, jakby zawsze z chłopakami się spotkałem i robiliśmy to razem. Niemniej nie miałem zielonego pojęcia o tym, jak to działa, na jakiej zasadzie, czyli to, czego uczyłem się przez tyle lat, w zasadzie w tym temacie wiedziałem niewiele. Natomiast byłem obryty z ptaków. Jedziemy dalej. 87 rok, odchodzisz z DAB-u i trafiasz na próbę zespołu Mono. Jeszcze nie Demono, a Mono. To też bardzo ciekawy rok, ponieważ... Dużo się wydarzyło w tym. Wtedy roku. Się bardzo dużo wydarzyło. Wtedy wreszcie wojsko dało mi spokój, bo ja byłem gnębiony przez 5 lat.
tym, żebym poszedł jednak w kamasze, czego ja nie chciałem zrobić, bo wiedziałem, że... Zasymulowałeś nawet próbę samobójczą. Dokładnie tak. Zamknęli cię w psychiatryku. Zamknęli mnie w psychiatryku i to był też jakby powód mojego odejścia z DAB-u, bo chłopaki, nie mogąc już czekać dłużej na mój powrot, zaczęli grać z innym wokalistą. Ja się robili to w tajemnicy przede mną, dowiedziałem się o tym, stwierdziłem, że jest to kompletnie nielojalne i no tak się nie robi. Mhm. Ja rozumiem, że nie jeździłem na koncerty zagraniczne, bo DAB grał i w Berlinie, grał w Paryżu, grał w Amsterdamie. Ja nigdy nie pojechałem na te koncerty, ponieważ wojsko nie wypuszczało cię. Nie wypuszczało mnie, krótko mówiąc, więc wtedy jeździł zastępca. Notabene chłopak, który potem został wokalistą DAB-u. I odszedłem z DAB-u, wtedy muszę opowiedzieć, bo to jest wszystko ważne. Wtedy postanowiłem, że pojadę do Australii, że wyemigruję do Australii, ponieważ połowa moich przyjaciół, starszych kolegów wyjechała do Australii i tam na mnie oni wszyscy czekali. Miałem przygotowaną bazę i tak dalej. W momencie, kiedy odszedłem, mówię, to jest dobry moment. Cholera, mam w tym momencie 20 lat, jestem młodym człowiekiem, więc to jest dobry moment na to, żeby jednak zmienić coś. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że komuna padnie któregoś dnia. I to było moje postanowienie. Kończę z tą muzyką, tam po prostu to po raz drugi w życiu powiedziałem sobie, że to chyba nie jest dla mnie. Ale zaczął dzwonić telefon. Zaczął dzwonić Perkos, czyli gitarzysta potem, już w Demono, który wcześniej pracował z nami w DAB-ie jako techniczny i mówi, słuchaj, jest nowy zespół, szukają wokalisty, słyszę, że odszedłeś z DAB-u, bardzo oglądali Opole, gdzie byłeś jeszcze z DAB-em, bardzo im się spodobałeś, dowiedzieli się, że jesteś wolny, no to chcą, żebyś ty po prostu przyszedł na próbę i tak dalej. Ja mówię, Perkos, nie chcę, nie interesuje mnie to w ogóle, ale dzwonił do mnie non-stop, codziennie po 4 razy, 5 i po prostu mówię, nie, no nie odczepi się ode mnie. Mówię, dobra, pójdę na tą próbę i na tej próbie powiem im, dziękuję. Dziękuję bardzo, nie podoba mi się, do widzenia. Ale poszedłem na tą próbę, oni zaczęli grać i strasznie mi się to spodobało, bo w ten sposób wtedy nikt nie grał w Polsce. Wszyscy generalnie wtedy grali smutno, wszystko było na nie. A tutaj nagle wychodzi zespół rock and rollowy, trochę jazzowy, trochę popowy, trochę jazzowy przez Roberta saksofon. Mówię, kurde, takiej zbitki ja wcześniej nie widziałem. Mieli już gotowe 2 piosenki, zagrali te piosenki. Obydwie były o czymś, fajne teksty, fajna muza. Mówię, dobra, dajmy szansę. Ale postawiłem warunek, powiedziałem, słuchajcie, ponieważ zespół Mono jest znany w Warszawie i niestety nie kojarzy się dobrze, bo zagrali parę koncertów, gdzie śpiewał jeszcze Marek, no nie ukrywam, że nie ma głosu, więc kojarzył się ten zespół bardzo źle. Mówię, musimy zmienić nazwę. I ktoś wpadł na pomysł, nie wiem kto dokładnie. Dodajmy przedmiot tak może Demono. Okej, niech będzie Demono. To było, nie miało to żadnej, to nie ma żadnej jakby ideologii, ta nazwa po prostu dobrze brzmiała. I tak powstało Demono. Jesteśmy w roku 87, pierwszy koncert w trakcie święta Trybuny Ludu. Była, proszę Państwa, kiedyś taka gazeta, ale chcę przejść do roku 89. Demono wybrano zespołem roku, album Kochać Inaczej płytą roku, a tytułowy utwór, czyli Kochać Inaczej przebojem roku. Dzisiaj może z tym tytułem tak łatwo by Wam nie poszło. Nie, dlaczego? To piękna piosenka tak naprawdę i myślę, że to jeden myślę, z najważniejszych tekstów Marka Kościkiewicza. Napisał genialny, prosty tekst. Taki tytuł, bo tak naprawdę ten tytuł nie jest skierowany do osób LGTB, prawda? Dzisiaj mogłoby to być ale inaczej dzisiaj, ale nie, co zrozumiane. Więcej, on w pewnym momencie stał się w ogóle wręcz hymnem czy gejów, czy właśnie osób, mówię, związanych dzisiaj. Wtedy nie było jeszcze czegoś takiego jak LGTB, tak? LGTB, BT. Dobrze mówię. LGBT. LGBT. No właśnie, ja się tak dobrze na tym znam, więc nawet to mylę. Oczywiście, absolutnie, no, muzyka jest dla wszystkich i tutaj, jeśli ktoś wybrał sobie ten utwór, bardzo proszę. Niemniej z tekstu to nie wynika, bo tam tak naprawdę to kochać inaczej, skąd to się wzięło, bo tam jest taki wers.
kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. Mhm. Zdecydowanie to jest piosenka o związku między dziewczyną a chłopakiem. O chłopaku, który właśnie, nie wiem, powiedzmy, jest muzykiem, który non-stop wyjeżdża często i no, jak jest daleko, długo cię nie ma, no to no, taki mamy zawód. No, często w wielu filmach ostatnio oglądałem przepiękny, kolejną wersję jakby filmu Narodziny Gwiazdy, gdzie troszkę pokazany jest ten prawdziwy nasz rock'n'rollowy świat, że jest tutaj, później tutaj się pojawia. A ty trawę kiedyś paliłeś? Tak, oczywiście, no przegrałem w zespole reggae, no to... Głupio byłoby nie, tak? Tak chcesz mi odpowiedzieć? Oczywiście, że tak, to gdzieś tam był element jakby tego całego środowiska, tego całego świata. Przyznam szczerze, nigdy, raz mi się zdarzyło przed koncertem i to był dwa razy, czyli pierwszy i ostatni, ponieważ tak mi się wszystko pieprzyło, za przeproszeniem, że stwierdziłem, że to absolutnie nie, więc na koncercie jestem zawsze trzeźwy i ani nie używam alkoholu, ani żadnych innych środków, ze względu na to, że raz chcę mieć jasną głowę, dwa panować jakby nad koncertem, nad ludźmi, publicznością, a trzy zauważyłem, że z pamięcią wtedy jest u mnie dużo lepiej. Więc teksty mi się nie mylą i wtedy jakby panuję nad tym wszystkim. A miałeś taką sytuację na jakimś koncercie, czy w kraju, czy za granicą, którą będziesz pamiętał do dzisiaj, coś się takiego wydarzyło? Wyjątkowego, szczególnego? Myślę, że takich koncertów było mnóstwo i trudno powiedzieć o jednym, ale... Jedno wydarzenie, jakieś takie, które ci zapadło w pamięć, czy jest ich tyle, że nie jesteś w stanie tego mnóstwo, wymienić? Mnóstwo, no przytoczę jeden. Gramy na festiwalu w Międzyzdrojach filmowym, festiwalu filmowym, ale organizator wymyślił sobie, że my będziemy grać na, nie wiem tak naprawdę nawet jak się nazywała ten pojazd, ale to jakiś taki wielki wojskowy statek z opuszczaną rampą, i myśmy grali na morzu, mieliśmy posunąć się jak najbliżej brzegu, a na brzegu był cała plaża po prostu pełna ludzi, tak? To się działo w nocy. Niestety przyszedł sztorm i myśmy zaczęli grać. W pewnym momencie wszystko zaczęło się przewracać, zaczęły kolumny spadać, zaczęło się robić bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie. Więc no, udało nam się zagrać dosłownie, nie wiem, jeden, dwie piosenki. Zamknęli tą klapę, żeby, no bo byśmy za chwilę, byśmy się potopili. To naprawdę było bardzo, bardzo niebezpieczne. No to taka historia, tak? No ale oczywiście też, nie wiem, na tłoku pracy zdarzyło mi się, to było w jednym miejscu. Dzień wcześniej grałem w innym miejscu i mam taki moment w koncercie, gdzie bawię się z ludźmi i oni powtarzają po mnie i na końcu zawsze staram się, żeby wykrzyczeli nazwę swojego miasta. Pomyliłem nazwę miast i zamiast miasto Kondratowice, w które grałem, krzyknąłem Krotoszyn, nie wiem skąd mi się to wzięło. No to po prostu błagałem na kolanach, żeby mi wybaczyli. Przeprosiłem ich za to, bo absolutnie staram się nigdy nie robić takiej sytuacji. No po prostu dzień wcześniej byliśmy w Krotoszynie i coś mi się przestawiło w głowie. Ludzie gwizdali, ale na szczęście uratowała się sytuacja. Andrzej, oprócz tego, że jesteś znakomitym muzykiem, przesympatycznym człowiekiem, to ty jesteś takim facetem bardzo wrażliwym na innych ludzi. Pomagasz, bierzesz udział w wielu akcjach charytatywnych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest ci bardzo bliska. A w 2013 roku zarejestrowałeś się w Banku Szpiku, tak. Fundacji DKMS. Dlaczego to zrobiłeś? Wiesz co, no bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest łatwy bardzo sposób na to, żeby komuś pomóc. Jeżeli od tego, że mamy podobne jakby geny czy zbliżone, to coś, co potrzebuje ktoś potrzebujący, no to przecież to nic nie kosztuje. Ja wcześniej wydawało mi się, że to jest bardzo bolesny zabieg. Okazało się, że nie, że absolutnie to nie jest związane ani z bólem, ani z traumą, ani z niczym. Więc myślę sobie, no Boże, bardzo łatwo można pomóc. Ja w ogóle uważam, że osoby publiczne, artyści, aktorzy,
a wręcz rzeźbiarze, wszyscy. Ci, którzy mają tak naprawdę większą tubę, tak? Bo nasz głos jest bardziej słyszalny niż osób anonimowych. My mamy wręcz obowiązek pomagania, bo każdy z nas, myślę, dostał jakiś dar i trzeba się po prostu odwdzięczyć. Więc ja bardzo dużo pomagam, czy zwierzętom, czy dzieciakom, czy na różne sposoby. Uważam, że to jest mój obowiązek. W związku z tym robię to. Pandemia dała Wam trochę popalić, jeśli chodzi o koncerty, dwa koncerty. Trochę to mało powiedziane, a wcześniej około 60 rocznie, ale Ty powiedziałeś, dam radę. Pewnie, że dam radę. Ja generalnie jestem, może dlatego, że jestem, ja w ogóle traktuję siebie jako zwyczajnego człowieka, nie jestem nikim wyjątkowym. Mówię, gdzieś tam dostałem ten dar. Bardzo dużo jakby wsadziłem w to pracy, żeby być, cały czas się w ogóle uczę i to nie jest tak, że to jest koniec mojej drogi. Ale przez całe życie gdzieś tam też pracowałem w różnych innych miejscach, nie tylko muzyka, nie tylko koncerty, które to nie jest łatwy chleb, bo pewnie większości z Państwa wydaje się, że a tam wyjdzie, zaśpiewa i bierze kasę i taka to jego robota. Ale żeby wyjść i zaśpiewać, to trzeba po pierwsze mieć co zaśpiewać. Dwa, umieć to zrobić, bo nie gramy z playbacku, nie gramy z taśmy, tak jak niestety większość artystów disco polo. Gramy na żywo, więc tutaj jakby zespół, który gra... Trzeba dbać o warunki, żeby to wszystko się sprawdzało. Zespół, który gra na żywo, jest weryfikowany natychmiast. Czy potrafią grać, czy nie potrafią, czy są dobrzy, czy są źli, czy wokalista daje radę, czy umie śpiewać i tak dalej, i tak dalej. Więc to mówię, nie jest łatwy chleb. Niemniej pracowałem w piekarni, pracowałem w magazynie. Pracowałem jako młody chłopiec, wtedy chcąc zarobić na pierwszą gitarę. Przez całe wakacje w barze, w pijalni piwa tak naprawdę u mojej ciotki. Dzisiaj pewnie ciotka by poszła za to do więzienia, bo ja miałem raptem 14 lat. Ale pracowałem i zarobiłem na tą gitarę, udało mi się dzięki temu. Więc ja umiem pracować, jestem przyzwyczajony. Szwagier zaproponował mi, mówi, słuchaj, czasami potrzebuję pomocy, czy byś się zgodził? Ja mówię, absolutnie tak, przecież nie ma żadnego problemu. I tak siedzę w domu, więc pomogę ci przenieść te deski. Oczywiście nic za to nie chciałem, więc to nie to, że ja nagle zmieniłem zawód. Oczywiście tak to wybrzmiało i słuchaj, gdzieś tam jak ja czytałam w wywiadzie, te gazety i doniesienia jakieś na portalach różnych. Chlapnąłem o tym w wywiadzie jakimś, krzywy, o tym, że pomagam. Jest stolarzem, pracuje, zmienił zawód. Stolarka jest moją pasją, to jest jakby zupełnie jeszcze inny temat. To stało się moją pasją i to jest taka moja odnoga, rzecz obok muzyki, która mi sprawia ogromną frajdę. Jestem na razie beznadziejny w tym. To jest początek, ale zbieram narzędzia, kupuję narzędzia, jakby mam swój warsztat. Uczę się, to też jest to. Każda rzecz, którą chcesz robić dobrze, wymaga mnóstwo pracy i poświęcenia. Nie można nagle, może i można, ale może pewnie są ludzie utalentowani, którzy, nie wiem, pierwszy raz coś zaczynają robić i nagle okazuje się, że ale to najczęściej zdarza się w muzyce, że ktoś otwiera gębę i okazuje się, że potrafi śpiewać i robi to doskonale. Ale tutaj przy tych technicznych rzeczach niestety trzeba bardzo długo. To jest sygnał, że musimy powoli kończyć tę naszą rozmowę. To żeśmy pogadali, przepraszam. Nie, myślę, że pogadaliśmy dosyć długo, ale chciałam Ci powiedzieć, że jestem Ci niezmiernie zobowiązana, bo mówiłeś prawdę, szczerą prawdę i tylko prawdę. Brwi w ogóle nie poszły ci do góry, a twoi koledzy powiedzieli, że jak kłamiesz, to masz taki dziwnie uniesiony. Tak, albo jak się dziwię, tak, to mi te brwi podobno, ja nie wiem, bo ja na tym nie panuję, ja absolutnie nie jestem, ja nawet o tym nie wiedziałem, to oni mi zwrócili na to uwagę, że mówią, słuchaj, wiemy kiedy, ja generalnie staram się nie kłamać, zawsze uważam, że prawda się obroni, więc raczej nie kłamię. Tutaj chyba, ale nie ukrywam, zdarza mi się, Niestety, mam kłopot z logistyką i zawsze mi się wydaje, że jeżeli mam do przejechania trasę, która normalnie, kiedy nie ma korków, zajmuje mi 20 minut, w związku z tym 15 mi na pewno wystarczy, okazuje się, że są korki i zawsze się spóźniam. Więc ile razy można powiedzieć, że za późno wyjechałem i tak dalej, więc wymyślam też czasami różne historie i mówię, dobra, przestań, przecież widzimy, że brwi ci latają, w związku z tym
zalewasz. Uroczy gaduła Andrzej Krzywy. Stawiamy kropkę. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Mam nadzieję, że to pierwsza część. Tak, tak. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również bardzo pięknie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.